siostry. Przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przed modlitwę, pokutą i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby samym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uświęcie Gałązki swoim błogosławieństwem i sprawa, byśmy idąc z radością za Chrystusem Królem mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. Co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle?
Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witamy Jezusa Pana, idźmy w pokoju. Posadził i utwierdził ponad rzekami.